niedzielę, dzisiaj odpoczywajmy. W wypadku kryteria kartezjuszowskie zadziałały, z jasnością i oczywistością mi się jawiło, że zaraz informacje, a potem wrócimy do rozmowy i co? Były informacje i wróciliśmy, więc działa. Doktor Jacek Dobrowolski, fakt. Tak jest, doktor Jacek Dobrowolski cały czas w studiu, ale, pomówiłbym chwilę, a może nawet nie chwilę, o tym, choć nie może dokładnie o tym, co mnie do tego, żeby o prawdzie porozmawiać, skłoniło. Otóż dość osobliwa sytuacja w polskiej sferze publicznej mnie do tego skłoniła, a w szczególności... Ludzie prawdy. Różne, nazwijmy to, języki czy perspektywy uruchamiane w dyskusji o filmie Smoleńsk, o premierze filmu Smoleńsk. Proszę się nie obawiać, nie będziemy teraz o Smoleńsku rozmawiać. Nie będzie spoilerów. Ale otóż taka specyficzna sytuacja zaistniała, w szczególności w tym dyskursie, czy w tych narracjach, już takim technicznym językiem trochę mówię, proszę o wybaczenie, które się pojawiały ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, tej takiej bardziej prawicowej części społeczeństwa, która podziela pewnego rodzaju wizję, czy teorię nawet, można powiedzieć, dotyczącą tego, co się w Smoleńsku zdarzyło, przedstawioną właśnie w owym filmie. I właściwie pewnemu odwróceniu taki tradycyjny porządek uległ w ramach tych narracji, ponieważ komunikat był taki: chcesz dowiedzieć się, jak było naprawdę, chcesz poznać prawdę o Smoleńsku, idź do kina na film. A jeśli nie chcesz się właśnie z tą całą fantazją czy kłamstwem dotyczącym Smoleńska stykać, to nie czytaj gazet, nie słuchaj prokuratorów, nie zapoznawaj się z ustaleniami komisji i tak dalej. Które gazety możesz czytać? W każdym razie powiedzmy... Masz mnóstwo tych gazet do wyboru, nawet... Masz rację. Wtedy do połowy z tych gazet czytasz. Masz rację. Nawet jedną. Tu mi chodziło o to, że powiedzmy wykształciły się, czy wykształcają się w kulturze tej, ale w ogóle w każdej kulturze pewne instrumenty, pewne instytucje, nazwijmy to prawdę dystrybuujące, takie, które się zajmują rozpoznawaniem, niezależnie od definicji, jaką uznamy. Społeczne machiny prawdy. Społeczne machiny prawdy, dokładnie. I oto, w takim porządku, rzekłbym znowu tradycyjnym, istnieją te instytucje, no i też istnieją te przestrzenie, w których popuszczamy fantazji wodze i w których oddajemy się pewnego rodzaju fikcjonalizacji i wiemy, że to jest fikcjonalizacja. I taką przestrzenią jest na przykład sztuka, kino, choć może ono w jakimś specyficznym sensie przy pewnej interpretacji właśnie mówić bardzo głęboką prawdę, czy bardzo głębokie prawdy odsłaniać o ludzkim doświadczeniu. A tutaj mamy jakby odwrócenie tych porządków, to znaczy te instrumenty, instytucje, te społeczne machiny prawdy są zdefiniowane jako społeczne machiny fikcji, a społeczna machina fikcji, jaką jest kino, zdefiniowana została jako społeczna machina prawdy właśnie. No, tutaj w ogóle mamy do czynienia z takimi odwróceniami, ale najbardziej chyba oczywistą rzeczą, jaką tutaj można zauważyć, jest to, że to są takie klasyczne chwyty, które można byłoby też do repertuaru machiny propagandy. Znaczy, to jest tak, że każda społeczna machina prawdy jest jakąś machiną propagandy również. I w tym sensie prawdopodobnie nie ma czystej, wolnej od jakiejkolwiek ideologii prawdy o świecie w ogóle. Tak? Więc w tym społeczne machiny... Tak jak Piłat, cóż to jest prawda. Zawsze tak nie da się przekroczyć tej perspektywy pewnego konstruktu, czy właśnie instytucjonalnego, czy też jakiegoś kontekstu instytucjonalnego, który produkuje tę prawdę. No i teraz widzimy, że zwłaszcza w społeczeństwach, nazwijmy to takich demokratycznych, czy parademokratycznych, czy postdemokratycznych, być może najlepszym słowem jest słowo postdemokratycznych, te machiny zaczynają pracować na zasadzie takiego totalnego antagonizmu i wykluczenia takiej możliwości przyjęcia, że istnieje jakiś tam
wspólny świat, w którym pewne rzeczy są ustalone i tak dalej. Przy czym pamiętajmy, że oczywiście każda propaganda polega na tym, że się właśnie mówi, że to jest najczystsza prawda. Im bardziej dany dyskurs naciska na swoją prawdziwość i im bardziej ją podkreśla, tym bardziej to jest oczywiście podejrzane, bo tutaj może działać też ta prosta zasada, że trzeba powtarzać wiele razy, żeby wbić do głowy ludziom, że tak jest. Więc kiedy mówimy, to jest prawda, to jest właśnie prawda i tak dalej, to słowo prawda powtarzamy cały czas w jakimś kontekście, na którym nam szczególnie zależy, żeby go uprawomocnić i uprawdopodobnić, no to przez samo to powtarzanie, tutaj znowu wracamy do zasady powtórzenia i wpływu na nasze postrzeganie rzeczywistości i tego, co uważamy za prawdę, a co nie. Po prostu na zasadzie powtórzenia to się zaczyna wzmacniać i jeżeli wytwarza się pewnego rodzaju społeczne środowisko czy otoczenie, w którym ten dyskurs jakoś tam koherentnie sobie zaczyna pracować, no to tworzą się właśnie, tworzy się świat innej prawdy. Tak? No, mówiąc tak zupełnie bezstronnie patrząc na tę sprawę, no to mamy Polskę, która wierzy w zamach i Polskę, która nie, która wierzy w wypadek. Tak? Oczywiście, że jest to dość proste wyjaśnienie tej całej trudnej sprawy, mianowicie nie mamy pełnego dostępu do wszystkich najbardziej, nie wiem, tam być może ukrytych szczegółów, które być może byłyby w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak? Ponieważ w Rosji cały czas, w Rosji i tak dalej, a Rosjanom absolutnie nie zależy na tym, żebyśmy my poznali prawdę. To znaczy im wystarczy, że nie ma dowodów na to, że to oni zrobili, ale oni nie muszą wcale, nie czują potrzeby oczyszczenia się w naszych oczach z wszelkich możliwych podejrzeń i to, że istnieją jakieś tam maleńkie podejrzane, nie ma dowodów, większe niż maleńkie, jakieś podejrzane sprawy. To może być im na rękę. Może to im być po prostu na rękę, że my w Polsce jesteśmy w kompletnej schizie z tego powodu. I ta schiza, która rozbija Polskę, nas osłabia, jest oczywiście bardzo dla nich wygodna i prawdopodobnie nigdy to się nie stanie tak, żeby oni pozwolili na to, żebyśmy my bez najmniejszych wątpliwości poznali wszystkie szczegóły tej sprawy i mogli w sposób absolutnie rozstrzygający. No taki... Ale znowu, można by powiedzieć, no ale gdzie są tak naprawdę te granice, które sprawiają, że jakaś grupa dowodów jest absolutnie przekonywująca i rozstrzygająca. Być może to wszystko jest tak skomplikowane na tym poziomie jednak pewnej narracyjnej konstrukcji wizji prawdy, że to, co dla nas będzie się jawiło jako absolutnie niezbite i na wszelki rozum nie dające się podważyć dowody na teorię wypadku, to strona od zamachu będzie uważała za jakieś propagandowe właśnie wytwory, ponieważ pamiętajmy, że jesteśmy w takiej sytuacji absurdalnej o tyle, że tamta strona uważa o tej stronie dokładnie to samo, co ta strona uważa o tamtej, że to są po prostu zakłamani, zwariowani, oszołomieni, pozbawieni zdrowego rozsądku. Ostatnio pan Makowski ze studio Jajo tak mówił, że przecież dla każdego człowieka, który ma zdrowy rozsądek, jest oczywiste, co się stało. No i no nie jest to przecież wypowiedź, nie wiem, nieszczera. To nie jest nieszczere. Oni nie wiem, przynajmniej może nie wszyscy, ale wielu z tych ludzi, którzy mówią o zamachu, mówi o tym zupełnie szczerze. Z pełnym przekonaniem i zdziwieniem co do tego, jak my, no bo ja mam raczej wyrobione osobiście zdanie na temat tego, co w Smoleńsku się stało i jest ono raczej rozbieżne z tym, co sugeruje
film o prawdzie w Smoleńsku, ale no, ich zdaniem my jesteśmy po prostu szaleńcami. Jesteśmy wariatami, którzy nie widzą tego, co oczywiste. Albo jesteśmy cyniczni, to znaczy albo komuś cyniczni. Zależy, żeby oczywiście, właśnie no, tego ci, rodzaju ci, którzy nami manipulują, są cyniczni, a my nie widzimy, że dajemy się manipulować. No, ale i to jest dokładnie to samo, co my sądzimy o nich. To, że to jest tak absolutnie symetryczne, oczywiście ja tego nie chcę tutaj stawiać na zasadzie takiej, że to są jakby równie uprawomocnione prawdy, ale nie zmienia to faktu, że my sobie możemy uważać, że tamta prawda jest nieprawomocna i niczym nieuzasadniona, ale to nie zmienia faktu, że wierzy w to ileś tam milionów ludzi. Wydaje się, że ta sytuacja, którą opisałeś, ten klincz, to zakleszczenie właściwie w tych różnych prawdach i to takie, ten antagonizm, który tutaj jest, właściwie jest nieprzezwyciężalny, to znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby w ramach tych potrzeb związanych na przykład z rozwianiem wszelkich wątpliwości, z ustaleniem ponad wszelką wątpliwość stanu faktycznego, no, te potrzeby są niezaspokajalne. W związku z tym, jeśli jakoś się nie zmodyfikuje tych oczekiwań, tych potrzeb, tych warunków, które konstytuują jakoś ten antagonizm i ten spór, jeśli się tego nie zmieni, no to właściwie on będzie tak trwał i to już rady nie ma na to. Póki nie umrą ci, którzy są tym najbardziej bezpośrednio zainteresowani, to będzie jeszcze się ciągnęło długo. To musi nam przyjść następna generacja ludzi, dla których to już będzie jednak tylko historia. Ale to wciąż będzie oczywiście budziło spory, no ale powiedzmy już nie tak emocjonalnie. Tutaj trudno sobie zresztą wyobrazić, żeby... ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdybym nagle został skonfrontowany z szeregiem dowodów pokazujących niezbicie, że cała historia o wypadku jednak była zmyślona, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że po sfalsyfikowaniu tej teorii bym ją odrzucił. Ale ja również. Czy również jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że tamta strona w ogóle ma jakiekolwiek kryteria falsyfikacji? To znaczy, to jest wiara, tak? Tutaj mamy gdzieś się do czynienia z pewnego rodzaju religijnym oddaniem temu przekonaniu, które w pewnym sensie jest jakimś takim fideistycznym nieomal przekonaniem, nawet wbrew rozumowi. No to jest w ogóle bardzo ciekawy konstrukt. Tutaj coś takiego działa, co właśnie uniemożliwia trochę falsyfikację właściwie i co powoduje, że jak już się ten gdzieś człowiek znajdzie wewnątrz tej wizji, to ona już go nie chce potem wypuścić. No bo możemy wziąć pod uwagę taką sytuację, że w ramach jakby tego zespołu przekonań całkiem racjonalne jest założenie, że na przykład brak pewnych dowodów czy pewne luki w całym tym obrazie związane są z tym, że ktoś, komu zależy na tym, żeby ukryć tę prawdę właśnie, którą owa wizja wyraża, w sposób świadomy zaciera ślady i likwiduje dowody, więc niejako im mniej tych dowodów jest, tym bardziej świadczy to o tym, że wizja jest prawdziwa i to jest pewnego rodzaju pułapka. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście to, jak wielka emocjonalna inwestycja jeszcze za tym stoi. To znaczy, jeżeli ma się poczucie, że jest się jakby obrońcą pewnej prawdy, która została stłamszona i wyparta przez złe siły, no to bardzo trudno jest przestawić się na inny tryb zmyślenia, bo załamuje nam się całe poczucie naszej własnej wartości, więc w tym sensie człowiek staje się też zakładnikiem takiego religijnego przekonania i pewnego rodzaju fanatyzm również tutaj odgrywa ważną rolę. No fanatyzm, czyli po prostu taka sytuacja, kiedy już zbyt dużo zainwestowaliśmy emocji w pewną wizję świata, żeby teraz pod wpływem jakichkolwiek wydarzeń negować to wszystko, bo to jakby neguje ileś tam lat naszego życia. Oczywiście może też dotyczyć na przykład tych przekonanych o tym, że
był to tylko wypadek. Gdyby zostali skonfrontowani z jakimiś niezbitymi dowodami, że był to jednak zamach, też mogliby się trzymać tej swojej wizji. No to jest może tak być. Zresztą zwróćmy uwagę, że ten film, o którym tutaj trochę pretekstowo tak wspomniałeś, również się opiera na zasadzie falsyfikacji. No, tam, ta dziennikarka dowiaduje się w toku mozolnego śledztwa, jak to właśnie była opleciona przez fałsz. Fałsz. Tak, ale falsyfikuje to, bo właśnie dostaje te twarde dowody. Także tutaj mamy taką totalną symetrię, prawda? I oni są odbiciem lustrzanym naszej racjonalności, tylko właśnie ta racjonalność jest źle wykorzystywana być może. I z tym Państwa zostawimy. Bardzo dziękuję. Dr Jacek Dobrowolski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Nowa Orgia Myśli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Kończymy godzinę filozofów. Realizował ten program Jacek Kozłowski, wydawała Małgorzata Włóczyńska. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. Słyszymy się we wtorek o 14.40. Serdecznie zapraszam, a za chwilę informacje, a po nich Marzena Mazur i Strefa Szefa. No, niedziela, 11 września. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Jeśli wygramy wybory, prezydent i premier trafią przed Trybunał Stanu, zapowiada lider Nowoczesnej. Komisja Wenecka znów odwiedzi Polskę. Dwudniowa wizyta w Warszawie rusza jutro. Iran wzywa do wprowadzenia globalnego mechanizmu nadzoru, by dżihadyści nie wykorzystali wchodzącego jutro w życie rozejmu w Syrii do przerzucenia tam dodatkowych sił. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiada, że jeśli jego partia wygra następne wybory, doprowadzi do postawienia prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji. Ugrupowanie zaprezentowało dziś swój nowy program. Znalazły się w nim m.in. propozycje zwiększenia kompetencji premiera kosztem prezydenta, ograniczenie kadencyjności wszystkich władz pochodzących z wyborów, w tym prezydentów miast. Petru zapowiedział też odkręcenie wszystkich reform PiS-u dotyczących prokuratury, służby cywilnej, mediów, obrotu ziemią czy ochrony zdrowia. Patryk Jaki powinien zachować większą powściągliwość, uważają politycy opozycji, a chodzi o zachowanie wiceministra sprawiedliwości na sali sądowej podczas procesu o ochronę dóbr osobistych, jaki wytoczył mu poseł PO Robert Kropiwnicki. Proces to efekt wypowiedzi Jakiego, który z mównicy sejmowej powiedział, że Kropiwnicki prowadzi w swoim mieszkaniu agencję towarzyską. Patryk Jaki przekonywał na sali sądowej, że chroni go immunitet i w związku z tym nie powinien odpowiadać przed sądem. Sędzia jednak jego opinii nie podzieliła i uznała, że sprawa może się toczyć w trybie cywilnym. W reakcji na to, Jaki zarzucił sędzi stronniczości, zapowiedział, że złoży wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec niej. Wiceminister niepotrzebnie wdał się w taką awanturę, mówił w programie Wybory w Toku Jacek Wilk z Kukiz 15. Sytuacja jest o tyle niewdzięczna, że może być wybierany jako pewna presja na sąd i na sędziego, wobec którego na minister sprawiedliwości ma tam różne możliwości zastosowania różnych instrumentów, więc na przykład przeniesienia. Więc powiedzmy sobie uczciwie, tutaj raczej politycy powinni być bardzo ostrożni, zwłaszcza pełniący tego typu funkcje. Podobnego zdania jest Maria Janyska z Platformy. Jeśli się z czymś nie zgadzał, to ma prawo, jak każdy w sądzie, do wykorzystywania postępowania, które jest z tym związane, całego tego postępowania, a nie powinien wydawać wyroków. A ten wyrok on już wydał. Powiedział, że pani sędzia przekroczyła swoje kompetencje. Zresztą taki sam wyrok wydał już pan Ziobro. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że sędzia, która prowadzi sprawę, dopuściła się rażącego złamania prawa oraz standardów obowiązujących w państwach demokratycznych i bez zgody parlamentu chciała oceniać zasadność wypowiedzi Jakiego. Odwołania wiceministra z funkcji chce opozycja. Komisja Wenecka wraca do Polski. Dwudniowa wizyta trzyosobowej delegacji rozpocznie się jutro. Dojdzie do niej w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Do Warszawy przyjadą sprawozdawcy z Finlandii, USA i Belgii. Drodzy Państwo, dziś niedziela, 11 dzień września, to 24 niedziela zwykła, czwarty tydzień psałterza. Hymn w tej przedwieczornej godzinie znajdziemy w tomie czwartym na stronie 506, następnie antyfony psalmodia w tomie czwartym na stronie 870 i na stronach następnych. Bardzo serdecznie zapraszam. Serii kolejnych terrorystów, broni czy pieniędzy. Uzgodniony przez szefów dyplomacji USA i Rosji rozejm ma zacząć obowiązywać jutro o świcie. Plan zaakceptował już syryjski rząd. Mieszkańcy Damaszku. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Jestem szczęśliwa i mam nadzieję na dobre wieści, które rozwiążą ten kryzys. Hey,
Jestem optymistą, a Rosjanie są naszymi przyjaciółmi. Oni nas nie opuszczą. Ale ta umowa dotycząca prezydenta nie jest do końca jasna. Nikt nie negocjuje z nami roli prezydenta. Nie mamy wyboru, tylko osiągnąć wreszcie rozwiązanie polityczne dla Syryjczyków, którzy ucierpieli w niesprawiedliwej i szalonej wojnie, która trwa od 5 lat. Według planu, jaki przedstawili ministrowie USA i Rosji, rząd Syrii nakaże podległym mu oddziałom wstrzymanie działań bojowych w określonych rejonach kontrolowanych przez opozycję, z wyjątkiem sektorów będących w rękach dżihadystów. Tymczasem kilkanaście godzin po ogłoszeniu porozumienia kontrolowane przez rebeliantów miasta Aleppo i Idlib zostały zaatakowane przez samoloty prawdopodobnie sił syryjskich i rosyjskich. W nalotach zginęło blisko 100 cywilów. Dziś mija 15 lat od zamachów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon, w których zginęło prawie 3000 osób. Ceremonia z udziałem bliskich ofiar odbędzie się przed pomnikiem pamięci ofiar zamachów na Ground Zero w Nowym Jorku, gdzie zostaną odczytane nazwiska wszystkich zabitych. 15 lat temu w USA był Marcin Tuliński, Polak mieszkający tam na stałe, jak co rano szedł do pracy w okolicach World Trade Center. Ale ten poranek był inny od wszystkich, mimo upływającego czasu, jak mówił w TOK FM, pamięć o tamtych wydarzeniach jest w nim żywa do dziś. Ja miałem to szczęście, że przeżyłem. Inni nie mieli tego szczęścia, nawet kilka osób z mojej firmy zginęło, byli na konferencji finansowej, która odbywała się na ostatnim piętrze World Trade Center. Dzisiaj o godzinie 15.03 stanę i uczcę to jakąś minutą ciszy i wrócę wspomnieniami znowu do tamtego dnia, który odbił się na mnie i na mojej rodzinie to również. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie, z których 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, a 3 w gmach Pentagonu. 4, który prawdopodobnie miał uderzyć w Biały Dom, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. Pogoda. Przelotny deszcz możliwy dziś tylko na północnym zachodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a wszędzie upalnie. W Białymstoku i Bydgoszczy 27 stopni, w Trójmieście 28, w Poznaniu 29, w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Łodzi 30, we Wrocławiu 31. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa. Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niedziela, 11 września. Dzisiaj będzie o firmach rodzinnych. No bo z jednej strony myślimy sobie, wow, jak to super, założę firmę, będę prowadzić tą firmę, potem będę żył długo i szczęśliwie i będę bardzo bogaty. Tylko że jak już tak żyję długo i szczęśliwie, jestem bogaty i mam dzieci, to potem jest pytanie, no dobrze, i co z tą firmą? Przecież nie będę pracował w tej firmie do śmierci. Chciałbym pójść na jakąś emeryturę. No to dzieci. Ale czy dzieci chcą? I potem okazuje się, że z tej firmy, która miała być takim oczkiem w głowie i źródłem dochodów, rodzą się problemy. A może wcale nie rodzą się problemy. Porozmawiajmy o tym dzisiaj, o tym, jak to jest mieć firmę rodzinną, jak to jest odziedziczyć firmę rodzinną, czym zarządzanie firmą rodzinną różni się od pracy w korporacji, jak to jest pracować na swoim, a pracować na cudzym, o blaskach i cieniach pracy i zarządzania firmą rodzinną porozmawiamy właśnie dzisiaj. Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną, a potem rozpoczynamy rozmowę. Przestań.